Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić wyjątkowy ekspres marki DeLonghi Rivelia. To jest ekspres, który umożliwia zaparzenie sobie kawy z różnych ziaren bez konieczności czekania, aż kawa wsypana do ekspresu się skończy. Jak to możliwe? Wszystko dzięki dwóm wymiennym pojemnikom na ziarna. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznę od tego, że ten model jest laureatem prestiżowej nagrody za wzornictwo IF Design Award i jest rzeczywiście świetnym przykładem połączenia najnowocześniejszych technologii z eleganckim wzornictwem. Ten ekspres zajmuje na blacie kuchennym naprawdę niewiele miejsca, jest niezwykle zgrabny. Jego szerokość to 24,5 cm, głębokość 43 cm, a wysokość 38,5 cm. Dodatkowo ten model występuje aż w 4 wersjach kolorystycznych, w czerni, w bieli, w beżu oraz w szarości, także można go idealnie dopasować do każdego wnętrza. Tak jak już Wam na początku filmu mówiłam, ten ekspres posiada dwa wymienne pojemniki na kawę o pojemności 250 gramów, dzięki czemu będziemy mogli się delektować różnymi smakami kawy. I teraz, żeby wymienić taki pojemnik, musicie wiedzieć, że po wyjęciu pojemnika wciąż w młynku pozostają ziarna kawy z tego pojemnika i aby go opróżnić, mamy dwie opcje. Możemy albo taką kawę zmielić i opróżnić w ten sposób młynek, albo żeby tej kawy nie marnować, możemy wspaniałomyślnie zaproponować kawę naszemu partnerowi, partnerce. Osobiście uważam ten pomysł DeLonghi z dwoma pojemnikami kawy za genialny. On rozwiązuje problem różnych upodobań co do gatunków kawy pomiędzy domownikami. No i jest tak naprawdę też spełnieniem moich marzeń, bo ja chętnie napiłabym się kawy ze świeżo zmielonych ziaren wieczorem, ale to już powinna być kawa bezkofeinowa, bo inaczej nie zasnę. Oprócz technologii Bean Switch, czyli tych wymiennych pojemników na kawę, ekspres Rivelia oferuje również wyjątkową technologię Bean Adapt, która pozwala wydobyć z różnie palonych ziaren ich charakterystyczny aromat i smak. Żeby uruchomić tą funkcję, wystarczy na panelu sterowania nacisnąć ikonę ziarna kawy, uruchamiamy funkcję i zapisujemy w ekspresie, jaki rodzaj kawy stosujemy. Czy jest to 100% arabika, czy jest to arabika i robusta, mieszanka i teraz dalej. Ustawiamy również stopień palenia, czy ziarna są jasne, średnie, ciemne czy bardzo ciemne. Ekspres zapyta nas, jak aktualnie ustawiony jest młynek. I zaparzamy espresso. No i przechodzimy teraz do rezultatów. I na podstawie rezultatów ekspres ustawi temperaturę parzenia, intensywność kawy i ewentualnie poprosi nas o skorygowanie stopnia zmielenia. Na koniec możemy naszej kawie nadać nazwę. Ten 19-barowy ekspres DeLonghi posiada duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala, który sprawia, że obsługa ekspresu jest naprawdę bardzo łatwa. Dodatkowo bogate animacje poprowadzą Was krok po kroku, zarówno w przygotowaniu kawy, jak i w pielęgnacji ekspresu. Rivelia oferuje aż 16 napojów, które przygotujesz za naciśnięciem jednego przycisku. Na panelu sterowania po lewej stronie mamy napoje mleczne, a po prawej mamy dostęp do kaw czarnych. Z kaw mlecznych mamy cappuccino, latte macchiato, espresso macchiato, cafe latte, flat white, cappuccino mix, cortado i gorące mleko. Natomiast z kaw czarnych możemy przygotować espresso, podwójne espresso, americano, kawa, americano zimne, espresso lungo, long, kawa czarna na zimno i espresso również na zimno. Co jest niezwykle interesujące, że te kawy na zimno są parzone w niższej temperaturze i zwróćcie uwagę, że wybierając sobie taką kawę na zimno, ekspres zapyta się nas, jak zimną chcemy tą kawę. I w zależności od tego, co wybierzemy, czy ice, czy extra ice, zasugeruje nam właściwą ilość kostek lodu. Przy pomocy tego ekspresu możemy również przygotować sobie gorące mleko bądź gorącą wodę, gdybyśmy chcieli przygotować kakao, gorącą czekoladę, herbatę bądź napar z ziół. Co jest też niezwykle ważne, że w tym ekspresie możemy sobie spersonalizować kawę. Tak naprawdę wystarczy tutaj wejść do paska personalizacji i już możemy sobie wybrać ilość oraz intensywność napoju. Niektóre kawy możemy też wzmocnić tak zwanym extra shotem, czyli dodając do nich 30 ml espresso. Ten ekspres Rivelia oferuje aż 4 profile użytkowników, dzięki czemu każdy z domowników będzie mógł sobie zapisać swoje ulubione przepisy kawowe w swoim profilu, dzięki czemu przygotuje sobie kawę łatwiej i szybciej. Chcąc sobie stworzyć swój przepis kawowy, wchodzimy do swojego profilu. Wybieramy kawę, konkretnie wchodzimy w pasek personalizacji i naciskamy przycisk My. I teraz ekspres zaproponuje nam intensywność kawy, zaparzamy, w każdej chwili możemy właśnie zatrzymać ilość mleka, jaka nam odpowiada. I teraz możemy zadecydować o ilości kawy. I zapisujemy ustawienia. Niezwykle ciekawą funkcją w tym ekspresie jest funkcja Coffee Routine. Uruchamiając tą funkcję, ekspres będzie zapamiętywał nasze preferencje kawowe, dostosowując menu kaw do pory dnia. I w zależności od tego, jaką kawę najchętniej pijemy rano, po południu bądź wieczorem, to uruchamiając ekspres o konkretnej porze dnia, właśnie taką kawę wyświetli nam jako pierwszą na wyświetlaczu. Za spienianie mleka w tym ekspresie odpowiada system Latte Crema Hot, który przygotuje doskonałą piankę mleczną zarówno z mleka krowiego, jak i z mleka roślinnego, oferując 3 poziomy spieniania. Żeby je ustawić, wystarczy przekręcić pokrętło. Po spienieniu mleka ekspres zawsze zaproponuje nam przeprowadzenie automatycznego czyszczenia i żeby je wykonać, wystarczy przesunąć pokrętło do pozycji clean. Wówczas wszystkie elementy, które brały udział w spienianiu mleka, zostaną wyczyszczone przy pomocy gorącej wody i pary. Co jest też niezwykle praktyczne, że ekspres po zrobieniu kawy mlecznej po jakimś czasie zasugeruje nam konieczność schowania karawki do lodówki. Jeżeli piliśmy kawy mleczne, to na koniec dnia oczywiście karawkę należy gruntownie umyć. Wszystkie elementy można rozłożyć i można je umyć w zmywarce. Jeżeli nie macie w domu centralnego zmiękczacza wody, to sugeruję, żeby zaraz przy pierwszym uruchomieniu zamontować w pojemniku na wodę filtr do wody marki DeLonghi. On wystarczy Wam mniej więcej na 2 miesiące. Dlaczego tak ważny jest jego montaż? Dlatego, że dzięki niemu kamień w ekspresie nie będzie się odkładał, no i kawa będzie pyszna. Żeby kawa z tego ekspresu była pyszna, tak jak pierwszego dnia, należy o ekspres dbać, czyli przede wszystkim należy czyścić tackę ociekową, pojemnik na fusy, myć pojemnik na wodę, oczywiście gruntownie czyścić karawkę i wszystkie jej elementy. Należy też pamiętać o regularnym odkamienianiu, jeżeli ekspres się o to przypomni. No i nie wolno zapominać o zaparzaczu. Ten zaparzacz jest na tyłach tego pojemnika z wodą. Żeby go wyczyścić, najpierw trzeba ekspres wyłączyć. No i teraz możemy już wyciągnąć blok zaparzający. Otwieramy taką specjalną klapkę i teraz blok zaparzający wystarczy opłukać pod bieżącą wodą, wytrzeć przy pomocy ręcznika kuchennego i montujemy go z powrotem. Nie zapomnijcie również o ustawieniu twardości wody w ekspresie, tym bardziej, że na wyposażeniu ekspresu macie specjalny tester paskowy, także zbadanie twardości wody zajmie Wam dosłownie kilka sekund. Podsumowując dzisiejszą prezentację, powiem, że ekspres DeLonghi Rivelia to jest przepiękne urządzenie, które swoją funkcjonalnością zaskoczy na pewno niejedną osobę. Ja osobiście jestem zachwycona technologią Bean Switch, czyli tymi wymiennymi pojemnikami, bo to jest tak naprawdę to, czego do tej pory brakowało mi w testowanych urządzeniach. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania do tego modelu, to koniecznie piszcie, na pewno odpowiem.